nic nie wskazywało na to, że 19 września 1846 roku dla dwójki prostych i ubogich dzieci Maksymina i Melanii będzie dniem wyjątkowym. W sobotę 19 września 1846 roku dzieci wychodzą jak zwykle w góry, by tutaj wypasać zwierzęta, za które były odpowiedzialne. Jednak tego dnia ich uwagę przykuwa ognista kula, która wyglądała tak, jakby słońce stąpiło na ziemię. Z tej kuli wyłania się postać kobiety, która swoją twarz ma ukrytą w dłoniach i płacze. Po chwili wstaje i zwraca się do dzieci. Zbliżcie się, moje dzieci, nie bójcie się. Przyszłam wam ogłosić wielką nowinę. Dzieci bardzo szybko podbiegają do nieznajomej kobiety i stają tak blisko, że nikt nie byłby w stanie przejść pomiędzy nimi. Piękna pani zwraca się do dzieci. Jeżeli mój lud nie zechce się poddać, będę zmuszona puścić ramię mojego syna. Jest ono tak mocne i ciężkie, że nie jestem w stanie go dłużej podtrzymywać. Od jak dawna już cierpię za was. Chcąc, aby mój syn was nie opuścił, jestem zmuszona ustawicznie go o to prosić, a wy sobie z tego nic nie robicie. Choćbyście nie wiem, co robili i jak się modlili, nigdy nie zdołacie wynagrodzić trudu, którego się dla was podjęłam. Dałam wam 6 dni do pracy, 7 zastrzegłam sobie i nie chcą mi go przyznać. To czyni tak ciężkim ramię mojego syna. Również woźnice, przeklinając, w przekleństwa mieszają imię mojego syna. To są 2 rzeczy, które czynią tak ciężkim ramię mojego syna. Jeżeli zbiory się psują, to tylko z waszej winy. Pokazałam wam to w zeszłym roku na ziemniakach, a wy sobie nic z tego nie robiliście. Przeciwnie, znajdując zgniłe ziemniaki, w przekleństwa mieszaliście imię mojego syna. Będą się one psuły nadal, a tego roku na Boże Narodzenie nie będzie ich wcale. Piękna pani orientuje się, że Melania jej nie rozumie, ponieważ mówiąc o ziemniakach użyła słowa pomme de terre, które dla Melanii nie było znane, ponieważ więcej używała gwary niż języka francuskiego. Ach, moje dzieci, nie rozumiecie po francusku. Zaraz wam to powiem inaczej. I zaczynając od psujących się ziemniaków, mówi już w tutejszej gwarze. Jeżeli macie zboże, nie trzeba go zasiewać. Wszystko, co posiejecie, zjedzą robaki, a to, co zbierzecie, obróci się w proch przy młóceniu. Nastanie wielki głód, ale zanim to nastąpi, dzieci w wieku poniżej 7 lat będą dostawały dreszczy i będą umierać na rękach trzymających je osób. Inni będą pokutować z powodu głodu. Orzechy się zepsują, a winogrona zgniją. W tym miejscu piękna pani powierza tajemnicę. Najpierw tę tajemnicę słyszy Maksymin, później Melania, a następnie mówi do obojga. Jeżeli się nawrócą, kamienie i skały zamienią się w sterty zboża, a ziemniaki same się zasadzą. Czy dobrze się modlicie, moje dzieci? Pyta piękna pani. Nie bardzo, proszę pani. Ach, moje dzieci, trzeba się dobrze modlić rano i wieczorem. Jeżeli nie macie czasu, módlcie się Ojcze Nasz i Zdrowaś Maryjo. Jeżeli będziecie mogły, módlcie się więcej. W lecie na mszę świętą przychodzi tylko kilka starszych niewiast, inni pracują w niedzielę przez całe lato. W zimie, gdy nie wiedzą, co robić, idą na mszę świętą tylko po to, żeby drwić sobie z religii. W czasie Wielkiego Postu jedzą mięso jak psy. Moje dzieci, czy widziałyście kiedyś zepsute zboże? Nie, proszę pani, odpowiadają dzieci. Wtedy piękna pani zwraca się do Maksymina. Ale ty, moje dziecko, widziałeś je wraz ze swoim ojcem w okolicy Kłem. Właściciel pola powiedział wtedy do twojego ojca: chodźcie zobaczyć, jak moje zboże się psuje. Poszliście wtedy razem. Twój ojciec wziął 2 lub 3 kłosy w dłonie, pokruszył je i wszystko obróciło się w proch. Wracaliście później do domu. Kiedy byliście około 30 minut od kor, twój ojciec dał ci kawałek chleba i powiedział: masz, dziecko, jedz chleb w tym roku, bo nie wiem, czy będzie go kto jadł w roku przyszłym, jeżeli zboże się będzie nadal tak psuło. O tak, proszę pani, odpowiedział Maksymin. Teraz sobie to przypominam, przed chwilą o tym nie pamiętałem. Na zakończenie piękna pani zwraca się już w języku francuskim: a więc, moje dzieci, ogłoście to całemu mojemu ludowi. Przechodzi pomiędzy dziećmi, przekracza potok Sezja, wspina się po krętym zboczu, unosi, dzieci do niej dobiegają i powtarza raz jeszcze: a więc, moje dzieci, ogłoście to całemu mojemu ludowi.
po czym zwrócona w kierunku południowo-wschodnim zaczyna się rozpływać. W La Salette miało miejsce jedno zjawienie, które trwało około pół godziny. Wyróżniamy w nim trzy fazy: Maryję płaczącą, rozmawiającą z dziećmi i wstępującą do nieba. O tym, co działo się później, opowie ksiądz Robert w następnym odcinku.